Witam Was serdecznie. Ja się nazywam Urszula Szymczyk i jestem brand managerem marki, marki Coca-Cola. I zanim przejdę do tego, o czym będę dziś mówić, chcę Wam pokazać jeden film. Jak sobie tak patrzymy na ten film. To wiele osób, które, które ten film pokazałam w firmie, jakby zadawało dokładnie to pytanie, ale o co tutaj chodzi. Kim są ci ludzie, kim są foczki, kto to jest Marta, o kim, o kim mówią księżniczka? Generalnie niewiele osób rozumiało. I to co bym chciała Wam dzisiaj opowiedzieć to... To dlaczego tak jest i jakby co z, tego, co z tego wynieśliśmy. Ale żeby nie było, to się przedstawię trochę bardziej, mówimy o marce, która ma dopiero lub aż 130 lat. Więc no myślę, że dosyć ciężka robota, ja przynajmniej czuję, czuję to na plecach i to jest marka, która właściwie jest marką niezmienną, bo nasze logo od tych 130 lat jest właściwie takie samej wartości marki prawie też niezmienne. Nie mówiąc o recepturze. I marka, która jest znana właściwie na całym świecie i konsumowana prawie 2 miliardy razy dziennie. A do kogo tak naprawdę chcemy docierać? Naszą główną grupą docelową są nastolatki, czyli chcemy mówić do młodych, którzy tak naprawdę najwięcej konsumują napojów, napojów gazowanych. Więc jak marka, która ma 130 lat ma być adekwatna i interesująca dla, dla nastolatków, którzy mają 12-19 lat. Właśnie, rynek się zmienia, to jak wygląda jak wyglądają dzisiejsze media, jak wygląda dzisiejszy świat i jak, jak, jak nastolatki postrzegają ten świat zmienił się, zmienił się drastycznie i jako marketerzy musimy te zmiany dostrzegać i patrząc na bardzo prosty Wynik, a w mojej prezentacji dużo cyferek nie będzie, to jeśli sobie zobaczymy zasięg YouTube'a i zasięg telewizji jest właściwie na dzień dzisiejszy równy, jeśli chodzi o grupę nastolatków, bo o nich mówię. Więc jeśli popatrzymy sobie na odcinki YouTuberów, których tutaj pokazuję, czyli Abstra, Rezji czy Jaś Dąbrowski, te odcinki przewyższają swoją oglądalnością. Nawet całe serie e, m, telewizyjnych show. Dla porównania, e, jeden odcinek raz jego to jest 2 miliony e, odsłon, a cały e, program Voice of Poland obejrzało niecałe 1,5 miliona e, osób. Więc e, no zdecydowanie jakby rozmawiamy o gigantycznych e, różnicach. A to oznacza także, że wśród nastolatków zmienili się idole. Tak? czyli odeszliśmy już od tego, że mamy idoli z dużego ekranu. I pokazuje to specjalnie i Maćka Musiała, i Margaret, bo są to osoby, z którymi także pracujemy, czyli to nie są e, e, tylko jakby osoby z dużego ekranu, o których wiemy. E, ale idole, idolami stali się, e, stali się twórcy internetowi, bo nie, tylko, e, bo nie tylko youtuberzy. No i właśnie powstał bardzo, e, bardzo nośny. E, bardzo nośny e, bardzo nośna nazwa, influencers marketing i co to właściwie, i co to właściwie jest. Tak, na koniec dnia no, można by to było nazwać jakby typowym endorsementem, który w marketingu znamy od lat. Monika Bellucci, która pije wodę Perlaż, czy nie wiem, Kot i Lewandowski, którzy są w najszybszej sieci. tak? To jest, to jest typowy endorsement, ale influencers marketing idzie. Idzie dalej. Dlaczego? Dlatego, że twórcy mają dużo wyższy poziom autentyczności. Nie wiem, czy twórcy na sali się zgodzą ze mną, ale takie jest przynajmniej moje przemyślenie. Biorąc pod uwagę fakt, że marka Coca-Cola również jest marką, która stawia na autentyczność, dla nas, to, dla nas było to bardzo istotne. A ta autentyczność budowana jest także przez bliskość. To, że e, dzięki temu, że jest Snapchat i, i wiemy, co ma fashion jadła na śniadanie, to to jest właśnie ta bliskość, bo jesteśmy w stanie zobaczyć tego influencera, tego twórcę, tak, jak on e, funkcjonuje codziennie. Jest on nam bliższy niż taki Robert Lewandowski, który no, ciężko jest powiedzieć, e, co robił w ciągu dzisiejszego dnia, bo przynajmniej na tyle, na ile wiem, e, jeszcze nie ma Snapchata. Influencerzy to jest, także, to jest także zasięg, którego nie jesteśmy w stanie osiągnąć, tylko i wyłącznie wykorzystując kanały, kanały marki. Ale zasięg to nie jest, to nie wszystko, tak? Zasięg. To jakby też jest kwestia marki Youtubera. Czasami, wybierając osoby do współpracy, jesteśmy w stanie zdecydować się na osoby, które mają może niższy zasięg, ale ich marka, ich wizerunek jest na tyle silny, że jest nam w stanie pomóc w zbudowaniu tego, co chcemy jakby w naszej, w naszej komunikacji. No właśnie. I jak właściwie powinniśmy jak właściwie powinniśmy pracować z influencerami i na co my stawiamy jako marka i jako firma i jakie jest moje też osobiste podejście do tematu. Tak jak powiedziałam ważne jest, ważne jest dopasowanie czyli marka youtubera, która pasuje do marki z którą miałby pracować. Patrząc na markę Coca-Cola to jest marka o radości optymizmie jego, takich, takich, takich osób szukamy. To jest marka, która w swoje DNA ma także wpisaną niewinność. Więc no nie wszyscy twórcy internetowi będą nam tutaj pasować. To, co jest dla mnie absolutnie kluczowe, to wolność. Dlatego, że wolność w tym, co robi twórca, dla mnie przekłada się na autentyczność. To znaczy, jeśli pracujemy z, z twórcami internetowymi jakby nie mówimy im konkretnie co oczekujemy, żeby zrobili. Zostawiamy im wolność właśnie, żeby kreować miejsce na autentyczność i na autentyczność tego przekazu. Bo komunikat, który chcemy osiągnąć, który chcemy, żeby przekazał dany influencer, czy sobą, czy poprzez te rzeczy, które robi, to nie jest hasło reklamowe. Czyli to nie jest to, że chcemy, żeby dajmy na to Rezik chodzi chodził i opowiadał nasze najnowsze hasło Taste the Feeling, tylko żeby on poprzez swój materiał, swój content tak to hasło przekazał, żeby wiadomo było, że Coca-Cola tak naprawdę jest o świetnym smaku i o uczuciach, które za, tym, które za tym stoją. A dla każdego może być to trochę co innego. Tak naprawdę dobra współpraca i dobra współpraca w ogóle, czy w biznesie, czy w życiu, czy w czymkolwiek, co robimy, opiera się też na relacjach. Więc jeśli nie mamy relacji z osobami, z którymi pracujemy, to ciężko jest, ciężko jest pewne rzeczy zrobić i na pewno dużo łatwiej jest zrobić rzeczy, czasami wydające się nawet jako niemożliwe, z osobami, które znamy. To oznacza, że ja, będąc mało już nastolatkiem, znam dosyć dobrze większość twórców internetowych, którzy, którzy do nastolatków docierają, a to oznacza, że ja spędzam więcej czasu na YouTube niż, niż oglądając telewizję, bo mój telewizor się kurzy a bez YouTube'a generalnie nie wstaje, bo YouTube towarzyszy mi przez właściwie cały dzień, nie mówiąc o snawczacie. No ale dobrze. To było trochę teorii, trochę przemyśleń, bo właściwie właściwie przemyśleń. I chciałbym Wam pokazać to trochę to, jak to właściwie, jak to właściwie robimy. I generalnie efekt, jaki uzyskaliśmy. Przeszedł nasze najśmielsze e, oczekiwania, bo jak się domyśliliście, e, jakby było to stworzone trochę na takim systemie Ice Bucket Challenge, tak. E, czyli jedni nominują następnych, my straciliśmy dosyć szybko kontrolę nad tym, kto, e, e, kto nominuje następnych i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Do tego za, e, zaangażowaliśmy konsumentów. E, i łańcuszek, I łańcuszek się potoczył. Te 12 wideo, które, które zostały stworzone, zostały stworzone na podstawie jednozdaniowego briefu, który brzmiał: Pokaż nam, jak dajesz sousa z Coca-Colu. Tam nie było nic więcej. I tak naprawdę, nasz poziom akceptacji tych materiałów ograniczał się właściwie tylko do tego, żeby sprawdzić, czy te materiały rzeczywiście nie wykraczają jakoś gigantycznie daleko poza jakieś normy społeczne czy dobre wychowanie. Tak? I każdy z tych twórców, bo tu nie mówię tylko o youtuberach, stworzył materiał i stworzył rzeczy w swoim stylu. Jaś Dąbrowski zbierał całusy na ulicy. Martin Stankiewicz zrobił swój prześmiewczy film. Multi-gameplay guy zrobił e, film, gdzie gra w GTA. Czyli każdy zrobił coś w zupełnie swoim stylu. Ten film w ogóle powstał bez scenariusza. Jakby, e, po, pojawiliśmy się na planie i po prostu został zrobiony film. Dlaczego? Że poszczególne elementy tego filmu wymyślili sami twórcy. I teraz, foczki przez Jasia są właściwie, to są jego fanki. Księżniczka to jest piesek. Marta została wymyślona akurat na poczekaniu i stała się największym hitem. Akurat tego nie mam przy sobie, ale pojawiły się nawet memy w internecie z, właśnie z multim krzyczącym, krzyczącym Marta. A ilość dziewczynek o imieniu Marta, które zgłosiły się, żeby zostać ową Martą, przerosła nasze oczekiwania. A w internecie mieliśmy petycję o to, żeby reklama pojawiła się, pojawiła się w telewizji. Ludzie w firmie nadal tego filmu nie rozumieją. Na święta zrobiliśmy podobną akcję, gdzie poprosiliśmy twórców o to, żeby pokazali, czym jest dla nich dzielenie się radością na święta, ale weszliśmy na kolejny poziom działania, gdzie stworzyliśmy także możliwość spotkania się z, z youtuberami podczas naszej trasy ciężarówek Coca-Cola. No nie muszę pomówić raz jeszcze, yy, wyniki przeszły yy, nasze najśmielsze yy, oczekiwania. I to jest, yy, powiedzmy, jakiś system, który, który już wymyśliliśmy. Yy, wykorzystaliśmy twórców internetowych, którzy nie są najbardziej zasięgowi, ale za to mają bardzo silną markę, yy, do tego, żeby wystąpili z, powiedzmy, influencerem tego starszego typu, yy, niczego oczywiście Margaret nie umniejszając. Yy, Dzięki czemu to wideo stało się numerem jeden wśród wideo komercyjnych na YouTubie w 2015. To wideo, które pokazywałam Wam dwa razy, którego nadal nikt nie rozumie, jest numerem dwa, więc myślę, że to jest dosyć spory sukces, jak na markę, która ma 130 lat. Powiem tak. Rzeczywiście, wideo pierwsze, które zrobiliśmy, jest, jest lepsze, jest fajniejsze ale uczciwie mówię, że też się tego uczymy, bo myślę, że nikt nie ma chociaż może wy wiecie i mi powiecie recepty na to, jak dobrze robić influencer marketing. Ale jako że mówiłam, że mamy różnego typu influencerów, to chcę wam tylko w tle pokazać to jak można wykorzystać influencera takiego jak Robert Lewandowski do tego, żeby stał się żeby stał się gwiazdą internetu wraz z influencerem, który rzeczywiście już w tym internecie jest. I to jest też przykład tego dopasowania, o którym mówiłam. Coca-Cola jest o piłce nożnej przynajmniej jeśli chodzi o okresy euro. Od lat prowadzimy turniej Coca-Cola Cup, z którego Robert Lewandowski się wywodzi więc dla nas tego rodzaju akcja była jak najbardziej. Była jak najbardziej na miejscu. Jak zawsze efekty przerosły nasze oczekiwania. Słucham. Liczb. Niestety nie mogę podać twardych liczb, ale jeśli mogę wam powiedzieć, że wzrosty są dwucyfrowe, jeśli chodzi o parametry, o parametry marki, co jest naprawdę osiągnięciem na skalę. Jeśli nie świata, to Europy, jeśli chodzi o markę, markę Coca-Cola. I to właściwie tyle. I na pewno nie jest to nasze ostatnie słowo. Ja dziękuję i czekam na ewentualne pytania.